Nie będziemy ukrywać, że studenci z Koła Naukowego Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej to zapracowana grupa, która cały czas prowadzi zakrojone badania. Ich pracę doceniło niedawno Ministerstwo Edukacji Narodowej. Studenci naszego koła przyszli z inicjatywą poszczególnych projektów. My te zadania złożyliśmy w całość, tak? Stworzyliśmy projekt, napisaliśmy wniosek, wysłaliśmy do konkursu, no i uzyskaliśmy finansowanie. 60 tysięcy złotych i środki są przeznaczone na zakup materiałów, realizację badań laboratoryjnych, a także na promocję naszych wspaniałych studentów, czyli opłaty za ich uczestnictwo w konferencjach, za rozpowszechnianie właśnie informacji o projekcie, a także rozpowszechnianie wyników badań. A zakres badań jest szeroki. Żacy zajmują się m.in. badaniem nad odzyskaniem biomasy nawozowej z osadów z procesu uzdatniania wody, wykorzystywanie fotogranul tlenowych w systemie oczyszczania ścieków, czy testowanie żywych organizmów w usuwaniu odpadów. W tym przypadku ich małymi sprzymierzeńcami są robaki. Te robaki, te wszystkie, tak jak pan powiedział, obrzydliwe zwierzątka wcale nie są takie obrzydliwe. Są bardzo przyjazne tak naprawdę. One tak naprawdę pomagają nam rozkładać te odpady, prawda? One są tak naprawdę naszymi przyjaciółmi, bo rozkładają odpady, tak? Pomagają nam pozbywać się tych odpadów, które my sami generujemy. Zagrożenie związane z mikroplastikiem jest bardzo poważne. Tak naprawdę już niewielka ilość mikroplastiku w glebie jest w stanie na przykład obniżyć plony roślin siewnych, takich jak pszenica, o miliony ton w skali globalnej. Dlatego walka z mikroplastikiem powinna być tak naprawdę jedną z ważniejszych walk, które przed nami tak naprawdę nieuchronnie gdzieś tam są. Badania tutaj mają znaczny wpływ na zrównoważony rozwój, prawda? Czyli dzisiaj dążymy do osiągnięcia tych celów Zielonego Ładu i te cele możemy tylko i wyłącznie osiągnąć przez wykorzystanie zasobów, przez powtórne wykorzystanie zasobów, ale właśnie taki zrównoważony rozwój, czyli nie skupiamy się na takich technologiach czysto fizycznych, chemicznych, gdzie wykorzystujemy jakieś substancje chemiczne w usuwaniu zanieczyszczeń, w odzysku, natomiast skupiamy się na technologiach biologicznych, zielonych. Myślę, że aby zająć się tym problemem, trzeba opracować taką naprawdę globalną jakąś technologię, w której nie będzie wykorzystywany plastik właśnie takiej bardzo małej frakcji, ewentualnie plastik, który będzie podlegał chociaż w pewnym stopniu biodegradacji, czyli plastik, z którego będziemy mogli wykorzystać na przykład cząstki węgla. Pan Radosław Pluta był takim tutaj pierwszą osobą, która zaczęła zajmować się owadami. Co prawda my już wcześniej prowadziliśmy badania nad dżdżownicami i wpływem nanocząstek na właśnie dżdżownice. Natomiast tutaj nasz student kierunku biotechnologia, on tutaj był inspiracją do prowadzenia takich badań, co wynikało z jego po prostu zainteresowań. Doktorantka Aneta Kowalska chwali się. Nowe pomysły cały czas się generują, cały czas tworzą się w głowie, tak? Jak robimy poszczególne projekty, to zawsze coś tam nowego pojawia się w głowie i już gdzieś tam jakieś nasze nowe projekty są z tyłu głowy.